Na pewno rozmowy nawet wielu osób przez telefon komórkowy w momencie lądowania akurat w tym przypadku nie powinny stanowić poważnej przesłanki do spowodowania katastrofy. Proszę pamiętać o tym, że Tu-154 jest stosunkowo starą konstrukcją, w małym stopniu nasyconą elektroniką. Do tego lotnisko w Smoleńsku było wyposażone bardzo ubogo, jeśli chodzi o pomoce radiowo-nawigacyjne. W związku z tym, jeśli chodzi o wymianę informacji drogą radiową, bo tutaj możemy mówić o zakłócaniu pracy instalacji samolotu, ewentualnie zakłócenia elektroniki samolotu, tutaj możliwości są stosunkowo niewielkie, więc to mogło mieć jakieś znaczenie, natomiast nie było jednym z tych głównych powodów, które doprowadziły do katastrofy. Jednym z elementów wyposażenia samolotu jest radiowysokościomierz, który pokazuje rzeczywistą wysokość samolotu nad ziemią w danej chwili, w danym momencie lotu, co jest przydatne w pewnym momencie przy lądowaniu, natomiast na tym etapie lądowania, na którym znajdował się samolot, generalnie załoga nie korzysta z tego przyrządu jako podstawowej informacji. Podstawowym źródłem informacji o wysokości jest wysokościomierz barometryczny, który mierzy ciśnienie powietrza, w związku z tym działanie lub niedziałanie telefonów komórkowych w jego sąsiedztwie jest mu w zasadzie obojętne. Stąd też moje założenie, że te telefony komórkowe, one mogły w jakimś drobnym stopniu złożyć się na całą sekwencję wydarzeń, natomiast sam fakt pracy tych telefonów komórkowych nie powinien mieć istotnego znaczenia akurat w tym podejściu do lądowania.